Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody na jutro. Będziemy mieli trochę inną sytuację niż ostatnio, bo tym razem poranek zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a po południu się rozpogodzi. Jedynie północna część kraju pozostanie pochmurna i tutaj będą pojawiać się opady deszczu i burze aż do wieczora. Wciąż podobna temperatura. Na termometrach zobaczymy od 15 do maksymalnie 22 stopni. A teraz już Dolny Śląsk. W nocy znowu zacznie padać, ale będzie nieco cieplej. Termometry pokażą od 9 stopni w Kłodzku do 11 w Legnicy i we Wrocławiu. Rano na ogół pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, może lokalnie zagrzmieć. Natomiast po południu pogoda szybko się poprawi, padać już nie powinno. Co więcej, za chmur wyjrzy słońce, więc całkiem przyjemny koniec dnia się zapowiada. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni w Płocku do 20 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Biometr obojętny do niekorzystnego. Warunki drogowe do południa będą złe, a po południu dobre. I na dziś o pogodzie to już wszystko. Do zobaczenia.